Cześć, witajcie, ja jestem Anti, a wy jesteście na kanale AntiPJK. To już 76 odcinek z serii Wiedźmina. Dzisiaj będziemy kontrolować, sprawdzać, co nasz zaprzyjaźniony elf robił w swoim laboratorium. Będziemy zgłębiać, czy nas oszukuje, nie oszukuje. Zapraszam was serdecznie. Skoro wejście jest tak dobrze zabezpieczone, to już widzę, że będzie walka. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam się w tych czasach za produktyczną zimną wiedzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. I co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! Obudziliśmy strażnika. Ja się myślałem. Pokaż, co umiem. Zdążyłem tarczy użyć. Troszeczkę kaleczę, powiem wam szczerze, widzę. Zaraz drugi nam pewnie wejdzie. No nie ma mieszka. Nie wygląda jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To o niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś to przejść, moja droga. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Coś chyba leży jednak na rzeczy. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Nie za wiele tu jest do zebrania. Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Może ma jakiegoś pomocnika? Nie, to mi jakoś nie pasuje do Avalacha. Co to za destylat? Pachnie jakby... werbeną. Aha. Co aha? Nic takiego. Czasem naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. Jen!
drzewo genealogiczne En, Hen i Her, starszej krwi od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. Przejrzyjmy jego notatki. Bogowie! Pracował nad tym prawie 200 lat. To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri. Ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. No warto było tutaj zajść. Dość ciekawe informacje mogły nas ominąć. Tu widzę, mamy drzwiczki na lustarko. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Elfy znają się na perfumach. No, ciekawe, coś tu będzie. Udało wam się tu wejść. Nie mamy złych zamiarów. Nie obchodzi mnie, czego tu szukacie. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Mianowicie Styrnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, tu go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. Takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Zrobi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Avalach jest dla ciebie aż tak ważny? A co to ma do rzeczy? Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój.
Nie, zły wybór chyba. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Uspokój się, ta elfka miała rację. Ty nie miałaś mnie czasem pocieszać? Nic nie poradzisz na to, że nosisz gen Lary. Odziedziczyłaś jej talent i jej siłę. Ta elfka oddałaby 100 lat życia, żeby być na twoim miejscu. Nie wyglądało na to. Otrzymałaś wielki dar, ale tylko od ciebie zależy, jak go wykorzystasz. Co to jest? Naszyjnik. Lary Doren. Jest piękny, ale... Noś go, proszę. Chodźmy, mam dość tego miejsca. Mamy radę tu wbić. Udało się. Będzie tutaj coś ciekawego może. No, nasza elfka zniknęła. Może to jednak był. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka, Skiala, i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjell? Mogę. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Rozejrzyjmy się. Chodź. Lasse syn Njorda. Olaf syn Owe. Inge córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. No to ja już wiem, że my tam wleziemy.
Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza! Wbrew temu, co postanowili starsi! Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie! To mnie szukał Dziki Gon. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofoten nic by nie zostało. Czego niby miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobu. A to, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie, niech Skiala sądzą bogowie. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będę go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Wracajmy na statek. No i ruszamy już sobie do naszej Filipy. Witaj, Wiedźmin. Dziewczyn, lepszy nie dotykaj, bo... Nie będzie za łatwo tu dotrzeć pewnie. No dobra, bierzemy konia i lecimy. Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? No prawda, nie jestem. Jestem z Rivi. Tu się możemy przenieść na jeden teleport dalej. Powiadała, że bluźnicie przeciw bogom. Teraz chyba już na piechotkę. No, nie było tak źle.
po prostu świetnie. Spójrz na to. Chodźmy. I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy jak Wilgefort? Kiedy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe. Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się. Bardzo istotnie. O, mamy tutaj jakieś inne komnaty. Od razu. No już przebiegłem, stary. Słyszysz to? Mhm. Syrenko. Będziesz teraz latać i denerwować, nie? Jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. Zaraz je naprawię. Ale masz spoko zdolności, co? Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss, bardzo źle wpływa na Cyrillę.
mamy. O, proszę. O nie. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrillę. No i już mamy wszystko po to, żeśmy przyszli. Niestety zginęło mi to dwa razy. O, cmyk, tu było coś. I wracamy już do głównego toku. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrillę. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jak dzieci wskoczyły. Wy nie macie się rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć w kanał, i znowu z ciebie nie wypada. A z ciebie runy wypadały. Takie fajne runki. I znowu mamy tu ukryte pomieszczenie.
Niestety trzeba się tu rozglądać, bo tu naprawdę może być coś niespodziewanego. I potem, no nie będziemy mieli tego przedmiotu już. Albo będziemy musieli się cofnąć, czego nie bardzo byśmy chcieli. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zaprawę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, o kup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co? Idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. To już wygląda ciekawie, ale powiem wam szczerze, bardzo, bardzo mało łupów tu mamy. Prawie skrzynie nie stoją. Jest to dość zaskakujące, bo już od jakichś dwóch, trzech odcinków zauważyłem znaczny spadek. Upiory. No, ubiliśmy. No, parę rzeczy wpadło, nie można powiedzieć, że nie. Poczekaj, coś tu jest. Czujesz? Nie, mój medalion... Nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem. Dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa. Patrz! Archan Lumar! Co?
To znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj. Więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. No proszę. Spora lokalizacja, co? No tu chyba nie ma jak wleźć. Jest jakoś od tyłu. Nie to musimy przestawić. Nie no, wygląda jakby to miało być to. No to jest system interakcji. Baczka. Co nam się tutaj teraz stało? To nam świeci, może tamto jak przestawimy, to się coś zmieni jeszcze. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wracamy do naszego pierwszego lustra.
No, udało się. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Ciu! Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Na pewno spodoba ci się w Nilfgaardzie. Polecam górzyste okolice Nazairu. No patrz, a Yennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszołamiająca kariera Yennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa, bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. I mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy Dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne, ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Triss mogłaby mieć coś przeciwko. A, tak. No to udziel Yennefer przyjacielskiej rady. Ciebie posłucha. Chcesz zająć miejsce Yennefer przy Emchyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Yennefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia. Z powrotem. No my się jeszcze chwilkę obejrzymy. Jakiś pancerzyk nam wpadł. A korzystając jeszcze z chwilki okazji, chciałem was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę pod tym filmem. Co my tu jeszcze mamy? Będzie tu coś, czy nie będzie? Czy to tylko wyjście już? Wygląda na zwykły korytarz, pusty do tego. Być może gdzieś tu, gdzieś tam się coś kryje.
kiedyś już tu chyba byłem po prostu. Musiało to tak wyglądać, bo... Wygląda, że jak już coś jest, to zebrane. Wydostać na zewnątrz. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Siemanko.